tak zimno. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Fajnie, dobry. Że zgodziłeś się. Bardzo się cieszę, że pokażesz tam swoją Warszawę dzisiaj. No, moją jak moją. No. Każdego. Od czego zaczynamy? Od kina. Sebastian Fabiański to jeden z najbardziej charakterystycznych aktorów młodego pokolenia. Kreacje niejednoznacznych postaci w takich produkcjach jak Belfer czy najnowsza część Pitbulla uczyniły z niego specjalistę od ról mrocznych i psychopatycznych. Jego osobowość w pewnym sensie mu pomogła, bo sobie chyba przyzwyczaił się często do zamykania na świat. W związku z czym mógł się spokojnie, że tak powiem, legalnie zamknąć w jakiejś tam bańce i sobie tworzyć, co tam chciał. Kiedy się tak naprawdę pojawiło takie marzenie czy plan, żeby zostać aktorem? Słyszałam, że namówił cię do tego kolega. Patryk Stramowski, tak. No i jakoś tak się potoczyło, że pomyślałem sobie, kurde. Zazdrościłeś Piotrkowi trochę. Why not? Amerykański byłem w tym po prostu. A ja bym na przykład dał się zaprosić na herbatkę. Potrzebuje pan jeszcze jednego skandalu w kamienicy. Jednak musiałeś mieć w sobie dużo determinacji, skoro 4 razy zdawałeś do szkoły teatralnej. Jestem z hip-hopu, więc dla mnie to było wejście w takie kulturalne kręgi. Nagle widzę tych wszystkich aktorów, których znam tam z filmów. I w sumie, to, jeżeli mam być szczery, to nie zrobiło to na mnie takiego wrażenia, wow, to jest ten, wow, to jest ta. Tylko miałem taki okej. Okay. Był takim właśnie blokersem, nazwijmy to, i takim hip-hopowym dzieciakiem i nagle zaczął siedzieć z książkami i czytać teksty i zaczął je cały czas w domu powtarzać. Wszystko ci tak łatwo przychodzi, trochę kompletnie bez twojego starania. Kompletnie niełatwo właśnie. Dużo było walki o akceptację, ludzie kompletnie nie chcieli mnie zaakceptować, jak byłem młody w ogóle. Miałem strasznie duże problemy, byłem jakiś taki odsuwany. A z czego to wynikało? Nie wiem, z energii. Przystojny. Jak ja byłem młody, byłem gruby strasznie. Byłem taki szef. Wchodziłem taki szef. Byłem przecież warszawskim wirażką, rabura, szef podwóra. I to w niedobrą stronę zmierzało. Czy masz taką przestrzeń, żeby się nie zapędzić w tych nowych rolach? Tak już mam, że po prostu się dość mocno alienuję i szukam wyciszenia i obojętnie ile bym nie robił w życiu, to zawsze to muszę dla siebie znaleźć. A pokażesz nam takie miejsce, w którym szukasz tego azylu w Warszawie? Tak, to jest dosyć kontrowersyjny azyl, ale jednak bardzo mnie jakoś tak otwierający. To dokąd ty nas zabrałeś? Na szczyt świata. Mojego świata, tak naprawdę. Tutaj nie robiliśmy za wiele na tym szczycie, no bo ciężko się afiszować z tym, cośmy tu robili. A tutaj w tym miejscu się historia działa, no. Bo to jest okolica, gdzie ty się wychowywałeś, tak? Tak, znaczy to jest ten mój okres najbardziej awanturniczy w życiu. Krążą legendy, że lubiłaś, byłeś skory do bójki. Byłem, tak, byłem bardzo. Ale to były takie zabawy na niby, takie chłopięce dorastanie? Nie. Tutaj szedłeś po bandzie? Po bandzie. Dla Sebastiana jest bardzo jakby ważne zdanie rodziny i tego, co my, jakby jak my postrzegamy jego rolę, jak mimo wszystko jesteśmy dla niego najbliżsi. Moja mama, jak ostatnio z nią spotkałem się w restauracji, to za każdym razem jak mówiła o tym, co jej koleżanki mówią, jak ludzie reagują na mnie, to po prostu za każdym razem miała autentycznie łzy w oczach. Czy ty zawsze uciekasz od miejsc modnych, tam gdzie są ludzie, tam gdzie powinno się pokazać, właśnie w takie miejsca, gdzie można poczuć trochę tej wolności, spokoju? No jakoś tak mam, że jak sam o sobie myślę, to jestem taki dziki trochę. Zawsze będę tym, co mi tutaj gra, a gra mi przestrzeń, no, gra mi wolność po prostu. To jest, w ogóle wolność to jest, no, to jest dla mnie temat numer jeden, w ogóle moje życie. Szukanie wolności, czym jest wolność w dzisiejszych czasach. Ja tobie bardzo dziękuję za to, że otworzyłeś przed nami trochę ten swój świat. Dzięki.